bardzo serdecznie. Będziemy kontynuowali drugi dzień naszej konferencji. Jest z nami pan Marek Grabowski, który zaprezentuje nam bardzo ciekawe badania, szef Social Changes, która świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o wyniki badań sondażowych. Widać to było w ostatnich wyborach prezydenckich, bardzo dobre wyniki badań. I właśnie dzisiaj te wyniki badań pan Marek Grabowski nam, znaczy korzystając z tego instrumentarium, zaprezentuje nam pan Marek Grabowski bardzo ciekawe badania, które będą na pewno, mam nadzieję, że będą asumptem czy katalizatorem do dalszej dyskusji właśnie o zderzeniu kulturowym. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie ministrze za to wprowadzenie. Właśnie sporo dzisiaj i wczoraj mówiliśmy, czy mamy do czynienia z wojną kulturową, czy nie, czy z przewrotem antropologicznym, czy nie. Ja postaram się spojrzeć tutaj na naszą rzeczywistość trochę oczami praktyka, tak jak pan minister powiedział. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak minister powiedział, kieruje od 2014 roku firmą Social Changes, ale też od 4 lat Fundacją Mamy i Taty. I gdzieś ta refleksja badawcza, socjologiczna, myślę, że ona dosyć mocno się ze sobą pokrywa. Jednocześnie kilka lat temu również miałem okazję prowadzić pod kuratelą profesora Ireneusza Krzemińskiego badania dotyczące środowisk LGBT w Polsce i myślę, że to też było olbrzymią inspiracją i dużym źródłem wiedzy do tego, jak te środowiska wyglądają, jak te środowiska działają. I nie ukrywam, że trochę te badania spowodowały, że można powiedzieć, że w pewien sposób stoimy po dwóch stronach, chociaż oczywiście jest na pewno bardzo dużo elementów wspólnych, które zawsze możemy próbować znaleźć. Dobrze. Może przechodząc już do konkretów. Proszę państwa, zastanawialiśmy się dzisiaj tutaj nad jakimiś wspólnymi mianownikami, nad tym, co nas łączy. I myślę, że przede wszystkim to, co nas łączy, to jest rodzina. Ja będę pewnie daleki od tego, żeby wchodzić w też taki mit rodziny i małżeństwa, iż to jest recepta na wszystko i na każdą dolegliwość, która spotyka nas w życiu, ale jednak jest to ten element, który jest tym wspólnym językiem Polaków. Rodzina i dobro dzieci. Jak widzicie państwo na slajdzie za mną, 18 milionów ludzi według danych GUS-owskich żyje w związkach małżeńskich i w związkach małżeńskich rodzi się 76% dzieci. Jednocześnie w związkach małżeńskich rodzi się więcej dzieci niż w konkubinatach, co jest naturalne. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo daje bezpieczeństwo, daje pewność, w związku z czym jednak w małżeństwie kobiety są bardziej otwarte na to, żeby mieć drugie, trzecie dziecko. W konkubinacie zazwyczaj poprzestaje się na jedynaku. I teraz idąc dalej tym tropem, spójrzmy na te wyniki CBOS-u z 2019 roku. Proszę państwa, te wyniki pokazują, że 80% Polaków uważa, że właśnie dobro rodziny to jest ta wartość, którym kierują się w swoim życiu. Wynik ten jest o znacznie wyższy niż inne wartości, takie jak praca, jak zdrowie, czy jak własna satysfakcja. Czyli niezależnie od poglądów politycznych, to właśnie rodzina i dzieci są tym elementem, które nas łączą i na którym nam zależą. Co więcej, również badania, które prowadziła dla nas profesor Maison, dla Fundacji Mamy i Taty, 2 lata temu wskazują, że większość ludzi wierzy w to, że miłość na całe życie jest możliwa, że jest to realne i to, że nam pewne rzeczy nie wychodzą, to, że małżeństwa się rozpadają, jest oczywiście wynikiem czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, ale jednak to przekonanie cały czas funkcjonuje i myślę, że to nas różni. To nas różni od krajów nie tylko Europy Zachodniej, gdzie już wiele osób nie zna małżeństw, nie zna rodzin, wychowała się bardzo często w kilku różnych patchworkach i to daje pewną podstawę do tego, żeby budować czy odbudowywać przyszłość. Jednocześnie pewne elementy, takie, które dotknęły Europę Zachodnią, ale nie tylko, które są pewnym trendem być może światowym, jak kryzys rodziny, są również obecne w Polsce. Cieszę się, że jestem na tej konferencji i mam możliwość i tutaj bardzo mamy taką otwartą możliwość mówienia o różnych rzeczach, dlatego że nie możemy się mamić. Tak? Jeżeli myślimy,
że sytuacja rodzin w Polsce jest dobra, bardzo dobra i tak dalej, że ten kryzys nas nie dotyka, to się głęboko mylimy. Pamiętajmy o bardzo wysokim wskaźniku rozwodów, który w miastach jest porównywalny z tym, co się dzieje w miastach zachodnioeuropejskich, więc te wyniki są dosyć wysokie. Pamiętajmy o tym, że jednak co czwarte dziecko rodzi się w związkach pozamałżeńskich, czyli jest coś takiego, że nie mamy tej wiary, nie mamy tego pełnego zaufania w to, aby wskoczyć w związek małżeński, aby poświęcić się na całe życie. Tak? Dajemy sobie tą furtkę wyjścia, zresztą związki małżeńskie też zawieramy coraz później, też po kilku latach wspólnego bycia, wspólnego mieszkania razem, bo ciągle nie mamy tej pewności, czy można wskoczyć. To jest oczywiście na osobny temat. Tutaj organizatorzy powiedzieli, żebym się jak najbardziej sprężał, więc staram się streszczać też tematy, które pojawiały się wcześniej na konferencji, czyli na przykład wysokie wskaźniki pornografii. One oczywiście też w jakiś sposób erodują myślenie młodych ludzi o tym, co, jak wygląda małżeństwo, jak wygląda rodzina, w pewien sposób patologizują te zachowania seksualne. Gdybyśmy spojrzeli na przyczyny kryzysu rodziny, jest ich kilka, czy możemy powiedzieć przynajmniej o paru. Jednemu z nich przyjrzę się bliżej. Z jednej strony mamy pewne przywartościowanie w kulturze. To o tym wspominał dzisiaj profesor Sadurski, tak? To znaczy przejście z modelu konserwatywnej więzi do modelu indywidualnego sukcesu. I to jest obserwowane w bardzo wielu krajach, w Polsce od co najmniej kilkunastu lat, w zasadzie od etapu transformacji ustrojowej. I tutaj jakby nie ma wątpliwości, że to dążenie do indywidualnego sukcesu i oderwanie się od więzi rodzinnych, od więzi narodowych było mocno zauważalne. Co prawda, mamy taki faktor, mamy taki wskaźnik jak COVID, który wydaje mi się, że mocno obnażył to, że wiara w globalne instytucje, globalne korporacje jest tak naprawdę wiarą w instytucje, które funkcjonują na pewnym piasku. Dlatego, że młodzi ludzie w okresie COVID-a gdzie wrócili? No, nie mieszkają w Warszawie, w Krakowie, nie mieszkają w Pradze, w Berlinie. Tak? Wracają do swoich rodzin, uczą się zdalnie. Jeżeli te relacje rodzinne były popsute, to faktycznie młodsze pokolenie, to najmłodsze pokolenie młodych dorosłych ma problemy. Więc myślę, że sam COVID pokazuje nam, że możemy mieć pewne oparcie w więziach rodzinnych. I oczywiście ten COVID jednocześnie bardzo mocno obnażył to, że tam, gdzie te rodziny funkcjonowały w miarę dobrze, czy bardzo dobrze, to funkcjonują lepiej. Tam, gdzie były problemy, tych problemów jest więcej. Czekamy na dane z urzędów stanu cywilnego dotyczące rozwodów, ale wszystko wskazuje na to, że liczba rozwodów będzie rosła, podczas gdy liczba małżeństw nie urośnie, zresztą już od soboty najbliższej wesela w zasadzie są nielegalne. Tak? Teraz jakie są konsekwencje? Jakie są konsekwencje tychże wszystkich negatywnych zjawisk? Ja tutaj jeszcze może powinienem był wspomnieć o kilku. Gdzieś tam o nich tak bardzo skrótowo mówiłem. Znaczy industrializacja, globalizacja, czyli to przemieszczanie się. Tutaj pamiętajmy, jeżeli kilka milionów ludzi wyjechało z Polski, to utrzymanie rodziny, gdzie mąż czy żona spędzają pół roku, czy nawet powiedzmy, jeżeli nie są małżeństwem, no to związkiem partnerskim, spędzają pół roku w Niemczech, spędzają pół roku w Anglii, czy w krajach skandynawskich jest bardzo trudne. Tak? To jest bardzo mało realne i kilka lat temu Senat zlecił takie bardzo duże ogólnopolskie badania dotyczące migracji, wpływu na uczniów i na rodziny i one były rzeczywiście dramatyczne. Tak? Te senackie badania wskazywały na to, iż po prostu migracja wpływa na erozję. Zresztą zauważył to też na Węgrzech premier Orban, który między innymi przez to zaczął wprowadzać różne rozwiązania prorodzinne. I teraz tak, jeśli chodzi o konsekwencje, możemy tutaj mówić w przypadku dzieci, bo myślę, że jednak dzieci jako ta przyszłość narodu i te osoby, na którym najbardziej nam zależy, co widzieliśmy na poprzednich slajdach, są najbardziej zagrożone rozpadem rodziny, rozwodem. Tutaj mówimy o traumatycznych doświadczeniach, o większej podatności na zachowania ryzykowne, o większej podatności również na zachowania przestępcze, o wycofaniu się lub agresji.
Na to bardzo wskazują wychowawcy, na to bardzo wskazują pedagodzy szkolni. Również w przypadku młodych dorosłych kobiet czy starszych dziewcząt anoreksja, bulimia, depresja. To jest ten pakiet negatywnych rzeczy, które wiążą się z rozpadem rodziny. Z kolei dane GUS-owskie pokazują, że w przypadku rozpadu rodziny, w zasadzie oczywiście to nie jest przymus, tak, ale jednak 3/4 osób, które przeżyły rozpad związku swoich rodziców, nie chce już wchodzić w związki małżeńskie. Unika tego. Boi się, myśląc trochę magicznie, że jak wejdą w związek małżeński, to się rozpadnie, więc być może lepiej nie wchodzić, albo też boją się zranienia tego, co widzieli u siebie w domu i dlatego też w związki małżeńskie nie wchodzą. Proszę Państwa, myślę, że to, co jest kluczowe, żebyśmy właśnie nie popadali w defetyzm, bo być może w niektórych wcześniejszych wystąpieniach trochę to tak wyglądało, tak? Mówi, gdzieś pojawiały się te wątki heglowskie, że jesteśmy skazani w jakiś sposób na przegraną. Nie. Ja jestem głęboko przekonany i zajmuję się tym od kilku lat właśnie dlatego, że uważam, że jest to możliwe, że zmiana, że wzmocnienie rodzin, że wzmocnienie małżeństw jest jak najbardziej nie tylko pożądane, ale prawdopodobne. I jestem bardzo odległy od myślenia heglowskiego. Bliższe jest mi myślenie Popera, który w swojej pracy Krytyka historycyzmu bardzo jasno pokazuje, że no, ta historia idzie różnym torem, tak? I pojawiają się jednostki, jakieś wynalazki, odkrycia, które tą historię zmieniają. I tak samo jestem odległy od myślenia ambasador Mosbacher, że jesteśmy po jakiejś złej stronie historii, że walka o rodzinę, walka o małżeństwo to jest bycie po złej stronie historii. Ja mogę tylko powiedzieć, pani ambasador Mosbacher, historia kołem się toczy i może nie zawsze to koło jest idealne, ale myślę, że jesteśmy głęboko przekonani, że robimy dobrze i chcemy dobrze i chcemy tak naprawdę dążyć do tego, żeby ludzie byli w miarę możliwie jak najbardziej szczęśliwi, a społeczeństwa mogły się rozwijać. Dlatego też rodzina potrzebuje dobrego klimatu do wzrostu, to po pierwsze, a po drugie potrzebuje ochrony przed czymś, co można nazwać smogiem dysfunkcji. I myślę, że ten wątek ekologiczny jest również istotny, tak? Również istotny w tym, że rodzina jest bardzo delikatnym, co widzimy z poprzednich wystąpień, bardzo delikatnym organizmem i faktycznie rozmaite dysfunkcje, rozmaite smogi, czy to takie ściśle racjonalne, twarde, czy też bardziej ideologiczne, są dla niej zagrożeniem. Co tu jest rozwiązaniem? Wydaje się, i jako Fundacja Mamo i Tato od kilku lat staramy się promować to rozwiązanie. To nie jest nasz pomysł. To jest pomysł, który funkcjonuje na Węgrzech, w Chorwacji, w Czarnogórze, czyli w krajach bliskich nam jakoś historyczno-politycznie. Polityka family mainstreaming, czyli polityka rodzinnocentryczna. Chodzi w niej o to, iż tak naprawdę każdy akt prawny, każde działanie, czy to rządowe, czy samorządowe, powinno być ukierunkowane na myślenie o dobru rodziny i na myśleniu o pozytywnych konsekwencjach funkcjonowania rodzin. Tutaj pojawiają się jeszcze dwa elementy, czyli właśnie ta reorientacja na budowanie trwałych i silnych rodzin, a nie tylko wzmacnianie związków tymczasowych, albo w ogóle nie myślenie o tej kwestii i w pewnej mierze oddzielenie również polityki prorodzinnej od polityki socjalnej. Nie mam na to za bardzo czasu, żeby wyjaśniać ten aspekt, ale już to nowoczesne myślenie prorodzinne raczej zmierza w tą stronę, tak, że polityka prorodzinna wzmacnia to, co dobre, a polityka socjalna podnosi, ratuje tych, którzy radzą sobie gorzej. Proszę Państwa, kryzys rodziny tutaj. Może się odsunę, żeby było widać ten slajd. On jakby wpływa na pewne zjawiska, wzmacnia pewne zjawiska negatywne, ale te negatywne zjawiska również wpływają na rodzinę. Możemy tutaj mówić na przykład o alkoholu, o uzależnieniu od alkoholu, o narkotykach, dopalaczach, prostytucji, hazardzie, ucieczce w pracoholizm,
czy w ogóle wycofanie się z życia publicznego, z życia społecznego. I to, co myślę, że jest kluczowe, to oczywiście to, że pewne te zjawiska z takiego obszaru klasycznego myślenia o socjologii problemów społecznych można niwelować. To, że alkohol jest dostępny co 20-30 metrów przez całą dobę, to, że sklepy działają 24H, no nie działają dlatego, że nie mają co robić. Działają dlatego, że to się dobrze sprzedaje. I przykłady krajów nadbałtyckich, opisywałem to w jednym z ostatnich numerów Do Rzeczy, pokazują, że gdy udało się ograniczyć podaż alkoholu, zatrzymać ją na godzinie 19-20 w sprzedaż, udało się jednocześnie ograniczyć przemoc domową znacząco. Ja myślę, że takiego myślenia brakuje, że lobby alkoholowe, lobby producentów różnych usług i produktów powoduje, że pewne działania nie są podejmowane. Także jest mowa o wolnym rynku, o funkcjonowaniu różnych sklepów, punktów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, konsekwencje rozpadu rodziny i koszty rozpadu rodziny są o wiele wyższe niż to, co państwo zyska z 5 czy 10 dodatkowych procent sprzedaży chociażby alkoholu. I to jest jeden z przykładów. Tutaj gdzieś pojawiał się ten wątek i myślę, że nie możemy zupełnie od niego odskoczyć, nawet jeżeli to jest krytyka, że to jest taki wątek manichejski, czy walki dobra ze złem, że jednak jest to pewna walka dobra ze złem. Także co zobaczymy za chwilę, że rodzina, małżeństwo stanowią ten nośnik dobra i łatwo jest go zepsuć i różnik krytycy rodziny bardzo często byli tak naprawdę powiązani z systemami totalitarnymi. Tak, nie zależało im wcale na funkcjonowaniu rodzin. Tak, zależało im na reprodukcji, to jest trochę inna kwestia, ale niekoniecznie na tym, żeby rodziny były twarde, mocne, silne, dlatego że słaba rodzina daje dobre narzędzie do manipulacji ludźmi. Tak, zmniejsza się liczba interakcji, łatwo jest manipulować tłumem. Dobrze. Słuchajcie, kolejna kwestia, pokrótce kilka slajdów, bo o tym znowu próbowano nawet dzisiaj na jednym z paneli jakby ośmieszać, podśmiewywać się, tak, mówiąc o potworze gender, mówiąc o jakimś w ogóle dziwnym tworze, jakim jest gender, a przecież gender to tylko nauka. Ale nie, gender to nie tylko nauka. Pewne badania czy refleksje wynikające z gender studies przekładają się bezpośrednio na politykę państwową, tak, nawet chociażby na gender mainstreaming, który jest oficjalną polityką Unii Europejskiej. Jakie są korzenie gender? Przypuszczam, że być może to pojawiało się wczoraj, więc przejdźmy sobie bardzo krótko. Marx, wiekopomna, naprawdę super praca, warto przeczytać, Manifest Komunistyczny. 3 punkty z Marksa. Zniesienie rodziny, zniesienie wyzysku dzieci przez rodziców i wspólnota żon. Można powiedzieć, już brzmi znajomo. Engels, który tak jak tutaj też już było wspomniane, znajdywał ten punkt walki w rodzinie. Także pierwsza nierówność społeczna jest w rodzinie. Ale do czego, co jeszcze gender, co jeszcze w tych kwestiach, które teraz gender mainstreaming podnosi, o czym jeszcze mówi Engels? Mówi na przykład tak. W czasach prymitywnych siostra była żoną, a to było moralne. W ten sposób pierwsze wykluczenie seksualne dotyczyło cielesnych relacji między rodzicami a dziećmi, drugie między braćmi. Więc jak zobaczymy sobie później, tak naprawdę te najnowsze fale feminizmu, genderyzmu i queer nadają temu myśleniu o kazirodztwie i również o pedofilii, no jednak pewne miejsce. Pedofilii rozumianej w naszym systemie prawnym, tak? Ale jednak znajdują to miejsce i to pokażę za chwilę na przykładzie już konkretnych prac. I to nie są prace, tak jak sobie tutaj żartował profesor Sadurski, jakiś gości z Mozambiku, tylko kluczowych ideologów gender.
nie rodzimy się kobietami, stajemy się nimi. I tutaj rzeczywiście ten koncept płci rozumiany jako konstrukt kulturowy jest bardzo wyrazisty, jest bardzo mocny. On zostaje rozwinięty przez panią Firestone, która podaje takie cztery punkty manifestu feministycznego. Zniesienie funkcji reprodukcyjnej kobiety zgodnie z technologiami sztucznego rozmnażania i legalizacji aborcji. Osiągnięcie absolutnej niezależności ekonomicznej kobiet i dzieci, co zakłada porzucenie gospodarki kapitalistycznej i przyjęcie systemu socjalistycznego. Uwzględnienie kobiet i dzieci w każdym aspekcie społecznym poprzez zniszczenie wszystkiego, co chroni indywidualność oraz zniszczenie różnic kulturowych mężczyzn i osiągnięcie swobody każdej kobiety i dziecka w podejmowaniu tego, czego chcą seksualnie. I tutaj cytat z pracy Firestone. Jeśli dziecko może zdecydować się na relacje seksualne z dorosłymi, nawet jeśli musi wybrać własną matkę genetyczną, nie byłoby to a priori powodów, dla których mogłaby odmówić aktu seksualnego ze względu na tabu kazirodztwa. Dzięki temu tabu relacji, tam już nie będę całego tego cytatu rzucał, ale tabu relacji dorosłych i dzieci oraz homoseksualistów zniknęłoby. Tak, pani Firestone to nie jest osoba gdzieś z Mozambiku, to nie jest właśnie osoba, która nie miała wpływu na myślenie gender, w tym gender mainstreaming. I jeszcze kilka cytatów. No właśnie, to też widzimy w polskim dyskursie, że relacja heteroseksualna to sypianie z wrogiem, małżeństwo to prawna licencja na przemoc, więc jakby takich opinii bardzo wartościujących ze strony marksistów czy genderystów jest bardzo dużo. W związku z tym można to traktować absolutnie jako atak. Tak? Mówienie, że nie ma wojny kulturowej jest po prostu mamieniem nas. Tak? Ta wojna jest, ta wojna została jakby bardzo jasno określona i ona przede wszystkim dotyczy małżeństwa i rodziny. I dlatego jako osoby o światopoglądzie, nazwijmy to konserwatywnym, wydaje się, że przede wszystkim, ale też ogólnoludzkim, dążące do pewnego dobra społecznego, przede wszystkim musimy walczyć o obronę rodziny i o to, aby rodzinie przywrócić właściwe miejsce. I ostatni wątek z kwestii gender, zanim przejdziemy do badań. Proszę Państwa, myślę, że widzimy to już obecnie na ulicach. Tutaj pozwolę sobie zacytować dwa wątki ze współcześniejszych ideologów czy praktyków lewicy. Zabicie gliniarza, spalenie biura, które świadomie publikuje standardy urody prowadzące do anoreksji i bulimii, porwanie szefa organizacji, która handluje kobietami, atakowanie najważniejszych i prawdopodobnie niemożliwych do skorygowania przykładów patriarchatu jest sposobem edukowania ludzi w potrzebie alternatywy. Przemoc jest edukacją. I kolejny cytat. Istnieje przemoc, która wyzwala. To zamordowany homofob, to podpalenia i wyzwolenia norek, to wybite okna i zdobyte jedzenie, to płonący gliniarz i zamieszki za kratami, to unikanie pracy, kucanie, przyjaźń kryminalna i całkowita odmowa kompromisu. To chaos, którego nigdy nie można zatrzymać. I myślę, że widzimy to, tak? W manifestie, które chociażby Stop Bzdurom umieściło w Warszawie na krakowskim przedmieściu, echa tego typu myślenia wyraźnie widać. Proszę Państwa, przechodząc do badań. Badania nie są wskaźnikiem tego, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Badania mówią, co ludzie myślą lub co deklarują. Tak? Bo do końca co myślą, to nie są w stanie też oczywiście badania odtworzyć. To jest ta miękki problem z badaniami społecznymi. Natomiast myślę, że na kilka wyników warto spojrzeć. Jeśli chodzi o kwestie związane z akceptacją dla instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych, instytucjonalizacji związków homoseksualnych, 53% ankietowanych jest przeciwko, 28% jest za. Tu jest bardzo duża różnica w elektoratach. W przypadku wyborców Andrzeja Dudy 80% jest przeciw, ale w przypadku elektoratu Rafała Trzaskowskiego 26% jest przeciw. Jeśli chodzi o działania aktywistów, one są generalnie niezależnie od elektoratu oceniane negatywnie i to jest jeszcze ten moment, w którym wydaje się, że to
poparcie dla właśnie tej radykalnej lewicy nie dominuje, że tu jeszcze nie ma akceptacji społecznej dla takich działań, dla działań anarchizujących, dla działań, o które wcześniej przedstawiałem, właśnie podpalenia, morderstwa, chociaż jak widzimy na przykładzie Stanów Zjednoczonych i zupełnie innego ruchu, tak, Black Lives Matter, ale widać, że może nastąpić taki próg, może nastąpić taka chwila, gdzie ta akceptacja będzie o wiele wyższa. Okej, o małżeństwach chyba już tutaj mieliśmy, to jeszcze zobaczmy sobie dalej. Kwestia adopcji dzieci. Tutaj zdecydowanie 69% ankietowanych jest przeciw, niezależnie od elektoratu. W jakichś tam badaniach historycznych część osób, zwolenników nowoczesnej, chyba już nieistniejącej, nie wiem, czy jeszcze ta partia jest na rynku, czy nie. W każdym bądź razie tam być może była ta akceptacja większa ogólnie, tam, a mas Polacy są przeciwni. Czy popierasz refundację z pieniędzy publicznych operacji zmiany płci w Polsce? Tutaj też 65% ankietowanych kontra 19% jest przeciwna. Czy refundacja pieniędzy publicznych na środki hormonalne, antydepresyjne, przeciwbólowe dla osób po zmianie płci jest akceptowana? No nie, 57% jest przeciw, 23% jest za i wyniki te są w obu elektoratach negatywne. Tak? Czy popierasz dofinansowanie z pieniędzy publicznych organizacji LGBT na aktywności takie jak Parady Równości, Tęczowe Piątki, Miesiące Równości? Myślę, że to też jest ważna informacja dla samorządów, dlatego że takiego poparcia nie ma ani w elektoracie prezydenta Dudy, ani wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego. 72% jest przeciw. Ja myślę, że to, na chwilę bym się tu zatrzymał, to jest jednak też efekt myślenia Polaków cały czas obecnego, że szkoła jest miejscem bezpiecznym. I tutaj państwa wybiję, nie, szkoła nie jest miejscem bezpiecznym. Tak, tak wcale nie jest, co nie znaczy, że jako rodzice nie możemy dopilnować tego, żeby takim miejscem była. Zobaczmy dalej. To sobie przejdźmy jeszcze dalej. Chyba też to sobie zostawimy. Dobrze. I teraz myślę, że ważna kwestia. Czy według, też ważna dla nas jako fundacji, czy według ciebie rodzice powinni mieć pełny wgląd w treści i materiały przekazywane dzieciom i młodzieży podczas zajęć edukacji seksualnej? 79% ankietowanych chce mieć taki wgląd. Spójrzmy sobie dalej. Również większość ankietowanych nie chce, aby organizacje LGBTQ prowadziły tego typu zajęcia w szkołach. Zobaczmy dalej. Czy administracja samorządowa powinna wspierać budowanie pozytywnej kultury małżeńskiej i rodzinnej? Spośród tych, którzy mają zdanie, 80% jest za. Okay. Ograniczenie pornografii nieletnim. 91% jest za. To jest miażdżący wynik, niezależny od preferencji politycznych i wszelkich innych. Okay. Zobaczmy sobie jeszcze jeden slajd dalej. I teraz na tym bym się zatrzymał na dwie minutki. Postawa wobec obowiązkowej seks edukacji. Proszę państwa, na pierwszy rzut oka można powiedzieć super, 69% jest za tym, żeby edukacja seksualna była w szkołach. O tym mówiły te wyniki Fundacji Mamy i Taty, o tym mówiło OKO.press, ale w fundacji przyjrzeliśmy się bliżej temu wynikowi, to co za tym się kryje. I teraz tak, jak przyjrzymy się, gdzie ta edukacja ma się zaczynać, to 4% od przedszkola ankietowanych, 9% od zerówki, 42% od starszych klas szkoły podstawowej, 14% w liceach. Można powiedzieć tak, tak, owszem, rodzice są za edukacją seksualną, ale starszych dzieci, tak, najstarszych dzieci, tam gdzie te dzieci już dojrzewają do tego, żeby tą edukację poznać. Ale czym jest ta edukacja? Spójrzmy na kolejny slajd. Czy materiały związane z edukacją powinny zawierać treści związane z konsekwencjami zdrowotnymi zachowań ryzykownych? Tak. Tutaj aż 82% ankietowanych jest za takim rozwiązaniem. Ja to sobie przewinę, żeby było troszkę mi łatwiej. Dobrze. Polećmy dalej.
Czy programy związane z seksedukacją powinny wskazywać na moralne aspekty zachowań seksualnych? I tutaj może to być bardzo zaskakujące, bo myślę, że jako środowiska konserwatywne sami chyba w to już do końca nie wierzymy, ale okazuje się, że 83% ankietowanych również chce powiązać seksualność z moralnością. I to ciekawe, to jest również niezależne od preferencji wyborczych. Tak? Czyli gdzieś cały czas to takie, nazwijmy to, zdrowe myślenie o seksualności funkcjonuje w polskim społeczeństwie. O seksualności mającej też jednak pewne cechy normatywne, tak? Która nie jest kompletnie wolną Amerykanką. I zobaczmy dalej. Tu jeszcze raz powtórzyliśmy pytanie związane z dostępem do treści edukacji seksualnej. To badanie również troszkę nowsze potwierdziło, nawet wzrosło. 94% uważa, że powinni rodzice mieć ten wgląd. I finansowanie przez samorządy projektów, ograniczenie finansowania przez samorząd projektów gender. Tutaj jest tak 50-50. Myślę, że to jest też ciekawy właśnie ten moment, kiedy mówiliśmy wcześniej o zmianie społecznej, tak? O tym, że ta zmiana następuje, że być może, można się zastanawiać, być może ludzie do końca nie wiedzą, czym są te programy gender, ale widać, że gdzieś tam ta walka o te umysły, dusze trwa. To jest 50-50. Dobrze, zobaczmy dalej. I taki wątek, który jako fundacja zaproponowaliśmy na konferencji senackiej w 2018 roku, czyli powołanie rzecznika praw rodziny. Nie było to jakoś szeroko komunikowane, reklamowane, ale przetestowaliśmy taką ideę. Okazało się, że 80% ankietowanych uważa, że taki rzecznik powinien się pojawić. Dobrze. Myślę, że możemy przejść już sobie dalej do wniosków. Jeszcze kawałeczek dalej. Dobrze. Proszę Państwa, myśląc o wnioskach, można powiedzieć tak. Po pierwsze, rodzina jest tym elementem, który cały czas łączy Polaków. Co więcej, wbrew temu, co twierdzą środowiska skrajnej lewicy, rodzina jednak jest pojmowana bardzo klasycznie. Tak? I Polacy chcą mieć dzieci, mają tych dzieci mniej niż by na poziomie deklaratywnym chcieli, ale Polacy też chcą wychować dzieci w pewnych wartościach, w pewnych normach, nawet jeżeli sami ich z różnych względów do końca nie realizują. Wydaje się, że patrząc na przykład takich krajów jak Węgry, jak Czarnogóra, jak Chorwacja, można pójść tą drogą wzmacniania rodzin. To nie jest proces, który zajmie rok, dwa czy trzy. Jeżeli użyję tej metafory wojny kulturowej, jeżeli tutaj mówimy o wojnie, to nie jest pięciodniowy blitzkrieg Izraela z Egiptem, to są raczej wojny 30-letnie, wojny 100-letnie. I myślę, że na taką perspektywę należy patrzeć. I teraz tak, ta wojna może przebiegać rozmaicie. Wszystko zależy od naszego zaangażowania. Oczywiście nie chcemy, nikt tutaj nie chce żadnych realnych, tak mam nadzieję, też druga strona ofiar, chociaż patrząc na niektóre kraje Zachodu, na postępowanie, ograniczenie swobody wypowiedzi, cenzurę, może być różnie. Natomiast myślę, że to, co musimy wdrażać, to cały czas jest kwestia chociażby właśnie polityki tej family mainstreaming, jako również odpowiedzi na gender mainstreaming. Póki co w Polsce mamy doświadczenia pozytywne, większość z nas, z rodzinami, z życiem, nie wiem, swoich rodziców, dziadków. Są te pewne wzory, pewne archetypy, które się odtwarzają i póki one są, można powiedzieć, że jest nadzieja. I teraz co możemy robić? Powinniśmy po pierwsze mieć dobrze opracowaną narrację, a po drugie działania. Jakie to mogą być działania? Mogą to być takie działania bardzo proste i czasami narzędziowe, chociażby jak powołanie rzecznika praw rodzin, który by w jakiejś mierze spajał politykę prorodzinną. Tutaj pewne jest światełko w tunelu, chociażby pełnomocnik do spraw rodziny wydaje się być taką osobą i taką instytucją, która w jakiejś mierze stara się o to dobro rodzin walczyć, przebija się przez pewien mur urzędniczy, ale wydaje się, że ma potencjał do tego, żeby pewne działania pozytywne podjąć. Na pewno warto wspierać organizacje rodzicielskie,
organizacje prorodzinne. Media są tym tematem, w który też warto zawalczyć, media publiczne, nie tylko w kwestii jakichś narracji prorodzinnych, ale również blokowania treści, które są absolutnie antyrodzinne. Tak? Znaczy, no, pewne materiały, które pojawiają się i w mediach publicznych, i w mediach komercyjnych, w godzinach ogólnodostępnych, no, nieraz wołają po prostu o pomstę do nieba. Kolejna kwestia, wzmocnienie praw rodziców w obszarze programów wychowawczych w szkole. To naprawdę nie jest trudna sprawa. Jako fundacja borykamy się z tym już od dłuższego czasu, żeby praktycznie jedną prostą zmianę przepchnąć. Nie wiem skąd ta indolencja polskiego rządu w tym, żeby takiej zmiany dokonać, żeby rodzice mieli wpływ chociażby na to, jakie organizacje wchodzą do szkół i na co chodzą, na jakie zajęcia chodzą ich zajęcia. Warto wspierać granty prorodzinne, tego nie ma, jest bardzo dużo grantów gender mainstreaming. Tutaj być może warto w ogóle pomyśleć, zastanowić się, poddać pewnej refleksji finansowanie studiów gender. Czy to jest ten kierunek, czy to jest to na pewno o co nam chodzi, bo tak jak mówiła też część przedmówców, no wiele z tych teorii jakby no nie trzyma się ani logiki, ani no jest takim konstruktem bardzo, no jest tak płynna, że aż nieuchwytna w swej, trudna do oceny w ogóle jakiejkolwiek, tak? Znaczy w zasadzie no rzeczywiście jest, mówiąc wprost, kolokwialnie bełkotem. Jeśli chodzi o narrację, myślę, że warto wskazywać na to, co jednak się dobrego dzieje w rodzinach. Oczywiście wiadomo, że media mają tą swoją dynamikę i zawsze media lubią pokazywać to, co jest sensacyjne, złe, przerażające, ale mamy przykłady milionów naprawdę fantastycznych rodzin. Pamiętajmy, jak cofniemy się pamięcią, cofniemy się troszeczkę w narracje medialne dotyczące tworzenia biznesów, jak na przykład, z jaką łatwością przychodziło mediom pokazywanie ludzi sukcesu. Ludzi sukcesu w biznesie, tak, którzy zaczynali tam od sprzedaży cukru ze stara, dorobili się dużych firm. Myślę, że takich przykładów fantastycznych rodzin też jest bardzo dużo i też można je pokazać i mogą stanowić pewien przykład i wzór dla tego, co robić. I oczywiście problemy w rodzinie, problemy w małżeństwie zdarzają się, są wpisane tak samo jak każdy inny problem, jak problem w pracy, jak problem komunikacyjny, jak nie wiem, problemy ekologiczne, no po prostu ogólnie rzecz biorąc życie składa się z różnych problemów i różnych rzeczy, które mogą nas cieszyć. Wydaje się jednak, że kluczowe dla reprodukcji kultury, dla reprodukcji również satysfakcji ludzi, szczęścia jest to, aby móc wspierać rodziny i aby małżeństwo i rodzina były tym centralnym punktem polityki państwa. Bardzo dziękuję.